Cześć kochani, dzisiaj pokażę Wam bardzo ciekawą aplikację. Jeżeli nie wiesz co to za kanał, to szybko Ci powiem, że to jest kanał, w którym pokazuję Ci kilka fajnych rzeczy związanych z nauką tatuażu. Jakby testujemy też produkty, akurat jeszcze nie było kilku fajnych testów, które mam w planie, ale niebawem się pojawią, więc subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Polecam też wcześniejsze odcinki, żeby się zapoznać, zobaczyć co tam wcześniej było. Natomiast dzisiaj pokażę Tobie aplikację, dzięki której będziesz mógł za pomocą iPada oraz Apple Pencil tatuować. Będziesz mógł się bawić, jakbyś robił naprawdę prawdziwy tatuaż. Może to będzie Twój pierwszy tatuaż, no taki już jakbyś robił go w sumie maszynką. Nawet jeżeli nie masz maszynki, a masz iPada, to już będziesz mógł w stanie taki tatuaż zrobić. Więc co to jest za aplikacja? Aplikacja, którą dzisiaj będę Ci pokazywał, to jest TatuApp. Wydaje mi się, że to niestety ona jest tylko dla użytkowników Apple'a, więc musisz mieć iPada, żeby jej użyć. Więc ta aplikacja umożliwia Tobie właśnie za pomocą tego ołóweczka wykonać tatuaż. Masz jakby ustawienia napięcia, ustawienia igieł i tak dalej, więc bardzo ciekawa rzecz. Za chwilę Ci to pokażę, żeby sobie zobaczył, jak to wygląda w środku. Wydaje mi się, że naprawdę ciekawa sprawa dla osób, które chcą się nauczyć tatuować. Dodatkowo dziękuję wszystkim, którzy zakupili nasz kurs na naszej stronie dziaram.pl. W kursie dodaję filmy, mam kilka kolejnych filmów w planach. Jakie filmy? No oczywiście filmy z nauki tatuażu. Więc bardzo dużo ciekawych rzeczy jest pokazanych, jest dużo powiedziane o tym, jak otworzyć studio, jak zdobyć klientów, naprawdę takie perełki, że warto je wiedzieć, bo mało kto się tą wiedzą dzieli. No taka jest prawda, a tak naprawdę kurs jest teraz w tak śmiesznej cenie, że po prostu w ramach wdzięczności za tą wiedzę to wygląda tak, jakbyś w podzięce postawił mi po prostu obiad, więc mi będzie miło, że postawiłeś mi obiad, a Tobie będzie miło, że zdobyłeś, prawda, wiedzę z dziedziny tatuażu. A czemu w ogóle kurs jest płatny? Raz, że wcześniej był w dużo wyższej cenie i nie byłoby to w porządku, jeżeli teraz oddawałbym go za darmo. A dwa, wiedza, która jest za darmo, to wiesz, włączasz i wyłączasz, bo dostajesz za darmo i wrzucasz do kosza. Natomiast jak zapłacisz, no to wiem, że poświęcisz trochę czasu, żeby te filmy obejrzeć, bo za to zapłaciłeś. A o to mi chodzi, żebyś jednak obejrzał i żebyś się zapoznał z kursem, żebyś coś z tego wyniósł, a nie po prostu przewijał i jakby wyrzucił, bo nie zapłaciłeś a dopóki nie zapłacisz, no nie wiesz ile kosztuje, nie znasz jej wartości. No takie jest moje zdanie, nie? Więc tyle, zapraszam do zapoznania z kursem, tak on wygląda. Więc tak wygląda właśnie kurs na naszej stronie. Po zakupie, jak widzisz, jest naprawdę w niskiej cenie. No tak jak mówiłem, w cenie obiadu w jakiejś restauracji. Tutaj możesz go sobie kupić. Po zakupie dostaniesz dostęp online do filmów. Bardzo wiele ciekawych filmów, technik. Polecam sprawdzić. Serdecznie zapraszam. Dobra, a teraz sprawdź, jak wygląda aplikacja. Jakby dłuższy film z używania aplikacji, w którym omawiam więcej igieł i w ogóle funkcji tego programu, no jest dla użytkowników naszej grupy, więc warto sprawdzić ci, co już są na naszej grupie. Zapraszam, bo ten film będzie dzisiaj dodany. Pozdrawiam. Więc to jest aplikacja, którą chciałbym Tobie pokazać. Na pewno ta aplikacja pomoże Tobie właśnie w nauce tatuażu, pomoże Ci zrozumieć zasady tatuowania i pobawić się jakby na sucho tatuażem lepiej niż na sztucznej skórze. Na sztucznej skórze fajnie, ale wiadomo, zakładasz rękawiczki, bawisz się farbą, sztuczną skórę też trzeba przecierać. Natomiast tutaj możesz przećwiczyć sobie jakby cały rysunek, jakby używając różnych igieł, na sucho, prawda? I na pewno jest to w jakiś sposób pomocne do wykonywania tatuażu. Jak widzisz, masz tutaj różne ustawienia, masz wszystko, masz kubeczek z wodą, czyli przemywasz i masz jakby czystą igłę, nie? Różne igły, od jedynki, RL-ki, siódemkę, RL-kę, RS-ki, magnumy, zakrzywione magnumy. Masz tutaj też napięcie, czyli możesz się bawić napięciem. Masz skok w maszynce oraz siłę bicia maszynki. Możesz wybierać kolory farb, jakie chcesz użyć. Wszystko jest jakby
Bardzo, bardzo fajne i bardzo pomocne. I teraz użyjemy sobie tutaj jakieś igły, weźmiemy sobie, widzisz, mamy nabrany czarny kolor i już możemy sobie tatuować. Weźmiemy sobie 9 RS-kę, dorysujemy sobie jeden listek. Cyk, dorysujemy sobie tutaj może jeszcze jeden. I w przeciwieństwie do na przykład niektórych programów do rysowania jest ten plus, że tutaj robimy linię, ok? Tak jak maszynką, bo jeżeli za szybko ruszamy ręką, to igła nie zdąży nakuć skóry i widzisz, mamy po prostu cykle bicia igły. Natomiast jak odpowiednio pracujemy, to prowadzimy sobie kreskę. I jest to fajna sprawa, żeby właśnie uczyć się robić tatuaże, uczyć się czasu i tempa, w jaki mamy tą igłę sobie prowadzić, nie? Weźmiemy sobie teraz jakiegoś magnumka i sobie wycieniemy odrobinkę, ok? Nasze listki, ok? Im mocniej przyciskamy, tym jakby igła w programie wchodzi nieco wyżej, jeżeli słabiej, wchodzi nieco niżej, nie? Możemy zmienić farbę na odrobinę jaśniejszą i sobie nasz cień rozciągnąć. Weźmiemy teraz trójeczkę RL-kę. Jak widzisz, bardzo, bardzo fajnie. Można tutaj się bawić w whipowanie. Whipowanie, można się bawić w konturowanie, można się bawić w cieniowanie, można dawać sobie kalkę. Zobacz, ja sobie tu wcześniej dałem pod spodem, pod tym obrazkiem jest kalka i po prostu ustawiasz sobie jej widoczność. Możesz ją zniknąć i masz pracę, którą wykonałeś. Jest to bardzo fajna aplikacja dla osób z mojej grupy, które właśnie jakby zakupiły nasz kurs na naszej stronie, to znajdą te osoby jakby dokładniejsze wyjaśnienie działania tej aplikacji, więc tam pokażę dokładnie, jak działa, jak się nią bawić, co jest do czego, więc zapraszam użytkowników, którzy właśnie są już na naszej grupie, do sprawdzenia tej aplikacji. I myślę, że fajna sprawa, fajny taki mały bonusik do tego, żeby coś więcej się nauczyć. Pozdrawiam serdecznie.